Rząd przyjął przedwczoraj drugą ustawę o innowacyjności w nauce. Ma zlikwidować ograniczenia i zwiększyć wsparcie dla naukowców. Wicepremier Jarosław Gowin twierdzi, że przedsiębiorca będzie mógł odliczyć każdą złotówkę przeznaczoną na badania i rozwój. A najnowsze osiągnięcia naukowe prezentowali dziś w Rzeszowie młodzi naukowcy. Wielu z nich to doktoranci, którzy już wybrali tematy związane z przemysłem. Marcin Dereń w Politechnice Rzeszowskiej prowadzi badania głowic optoelektronicznych. Dla laika to kosmos, ale wystarczy zobaczyć latający dron, żeby połączenie badań i rozwoju stało się jaśniejsze. Młody naukowiec uważa, że w pracy naukowej warto zajmować się tym, czego potrzebuje rynek, zwłaszcza jeśli badania wspiera konkretna firma. Tak naprawdę mamy dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ mamy firmę, która zyskuje coś nowego, nowatorskiego i jednocześnie finansuje te badania, prawda? Czyli uczelnia i osoba prowadząca badanie zyskuje dodatkowe finansowanie, powiedzmy, spoza budżetu uczelni, spoza budżetu państwa. To ważne szczególnie na uczelniach technicznych, które każdego dnia muszą korzystać nie tylko z auli, laptopa i rzutnika. Cały czas brakuje pieniędzy na to, żeby kupić nowe odczynniki, nowy sprzęt. No to jednak finanse nas mocno ograniczają. Często jest tak, że pracujemy na tym, co mamy, czyli może być jakiś dobry pomysł, ale może nas być nie stać na to, żeby go wykonać. Nowa ustawa o innowacyjności w nauce zakłada m.in. zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100%. Zwiększa też zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie o działalność gospodarczą. Ma to być zachętą do większej aktywności zarówno dla przedsiębiorców, jak i środowiska akademickiego. Tym bardziej, że wchodzimy w erę przemysłu 4.0. Roboty stają się coraz bardziej popularne, coraz bardziej zdobywają rynek, jest ich coraz więcej w przemyśle. Tak więc trzeba się liczyć z tym, że będzie konieczna jakaś zmiana myślenia, jakaś zmiana patrzenia zarówno na produkcję, jak i na udział człowieka w tej produkcji. Środowisko młodszych pracowników naukowych czeka też na szczegóły konstytucji dla nauki dotyczące szkolenia doktorantów. Według zapowiedzi resortu powstaną szkoły doktorskie, a każda będzie mogła być utworzona docelowo dla co najmniej dwóch dyscyplin naukowych. Każdy doktorant ma też mieć zapewnione stypendium.